W ostatnim odcinku oglądaliśmy najśmieszniejsze oraz najciekawsze animacje z Minecrafta. Odcinek wam się bardzo spodobał, stawiliście pod nim aż ponad 14 tysięcy łapek w górę. Dla mnie jest to chory wynik i serdecznie wam za to dziękuję. Obiecałem wam, że jeżeli przekroczycie próg 10 tysięcy łapek, nagrywamy kolejny odcinek, więc właśnie w tym oto momencie go nagrywam. Więc moi kochani, żeby podtrzymać tą dobrą pasę zostawiania łapek w górę, pod tym filmem też zostawcie 10 tysięcy łapek, a kolejny odcineczek od razu się pojawi. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was, co by było, gdyby Fortnite oraz Minecraft stały się rzeczywistością i by ze sobą rywalizowały. Okej, moi drodzy, jak widzicie, mamy Steve'a. Steve aktualnie znajduje się w jakiejś kopalni i wydobywa surowce. Jest z nim razem jego piesek, który czegoś chyba się boi. Jest zaniepokojony. Tak, Steve coś usłyszał. Jakiś niepokojący dźwięk dochodzi z zewnątrz. Trzęsienie ziemi? Pies coraz bardziej szczeka. No, jestem sam mega ciekawy, co to może być. Zdecydował się chyba wyjść na zewnątrz. Tak, Steve wychodzi na zewnątrz i co widzi? Burzę! On widzi burzę z piorunami. Taką samą burzę, jaka jest w Fortnite. Wow! Słyszycie to? Czy to leci Battle Bus? Tak, w ogóle leci Battle Bus w Minecrafcie, który wygląda jak realna rzeczywistość. Wow! Zapowiada się ciekawie. Ale Steve niestety teraz musi uciekać, ponieważ burza się zamyka. Steve chyba nie wie, że tak działa Fortnite. O nie! Dostał! Dostał kulkę! Jego piesek go atakuje! Nie! Nie rób tego! Co? Co to jest za film? Nie wierzę! Pierwsza akcja od razu, pies ginie! Nie można zabijać piesków, ja sam posiadam osobiście dwa! Jestem mega fanem piesków. No to teraz w tym momencie smutłem. Kogo tu mamy? Johna Wicka, króliczka? I jakże dwie jakieś osoby, które uciekły? Rift to go z Fortnite'a. A Steve jest postrzelony. I coś mi się wydaje, że on chyba nie da rady już uciec, bo burza za chwileczkę się zamknie i będzie go z pewnością obijała. Będzie tracił przez to życie. Tak, burza już się zamknęła. I Steve musi uciekać niestety. Ale ma przy sobie Golden Apple. Złote jabłko, super. Ender perłę oraz łuk. Co on wymyśli? Nabił Ender perłę na strzałę i z pewnością będzie chciał wystrzelić strzałę poza strefę, tak! I teraz Ender perła go teleportuje. Co? 200 IQ plays. Dobra, goni ich. Steve jest mega wkurzony i z pewnością będzie chciał się zemścić, ponieważ zabili mu psa. A tak się nie robi, ja też bym się osobiście mocno zdenerwował. Boom! Headshot! Jaka szybka akcja! Steve schował się za drzewem. No, on ma tylko łuk i ender... kolejną ender perłę, którą wyrzucił za siebie, jak Tadeusz Drozda w śmiechu warte. I czy ta ender perła go cofnie? Tak, cofa go! I żeni gościowi kosę w plecy. Rzucił granat impulsowy John Wick, który wszystkich odbił. Postawili Fort Apport. Ale kozacka animacja. Musi teraz uciekać, bo przecież on sobie nie da rady z rakiet launcherem. To jest nawet quattro launcher, do tego mają jeszcze PM-a. Tak jest. Wow. Co? Zbudował kanon z TNT i wysadza króliczka wielkanocnego. Wow, co tutaj się dzieje? I został mu teraz tylko John Wick, który fantastycznie się buduje i przeskakuje Steve'a, który dostanie... Nie, nie dostał, na szczęście. Steve jest mega szybki, widać, że grał chyba w Bed Warsy. O nie, Johna mu skończyła się amunicja i teraz musi odpierać ataki Steve'a. Steve stracił mecz, dostał kolbą w twarz i chyba... Nie! Jezus, on jest szybszy niż Neo z Matrixa. Teraz epicka walka na kill-offy. Dobra, Minecraft jednak wygrał. Chicago. Nie! Strzelił w kolano i... Steve! Steve! Dlaczego nie zrobiłeś uniku, wariacie? John Wick, nie rób tego. Nie zabijaj Steve'a, bo on ma cały czas pistolet w ręku i wypija sobie teraz dużego kewlarka. Nie, to jest smutna historia. I to bardzo. Ale Steve leży w łóżku, czekajcie. Myślałem, że to koniec. Steve teraz się budzi gdzieś nad oceanem, nad morzem. Chyba bardziej jest ocean.
Piękne widoki, tak, by the way. Przykryty jest kocem i... Chyba wszystko mu się śniło. On chyba jest teraz w realnym, normalnym świecie. Więc odróżniajcie czasem świat rzeczywisty od świata wirtualnego. Pamiętajcie, byście się nigdy nie zagubili w tym. Tak jak Steve. I co on widzi? Miecz! Czyli on ciągle jest w Minecrafcie. Słyszycie? Słychać psa! Tak! Jego pies chyba żyje! W 100%. Mam nadzieję, że nie jest psem zombie. Nie! Jest normalny na szczęście. Wow! O, na szczęście... Cały film posiada happy end. Ja jestem zadowolony. Let's go, buddy. Mam nadzieję, że się zrespił, albo po prostu miał jakiś... save zrobiony, że może zacząć gierkę od nowa. Wow! Powiem wam, moi kochani, że ten film naprawdę mnie urzekł, ponieważ jest i wątek miłosny, jest też wątek przemocy, że tak powiem. To wszystko razem połączone stanowi jedną spójną całość, wszystko przedstawione w takim wirtualnym spojrzeniu na świat. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Moim zdaniem animacja jak najbardziej 10 na 10. Teraz obejrzymy sobie fantastyczną animację, która przedstawia nam, jak być może w niedalekiej przyszłości będą wyglądały gry. Jak widzicie, gościu posiada jakieś gogle, przywołały one drona, mimo że są gogle od Foxa na snowboard, ale mam nadzieję, że tak w przyszłości będzie. I teraz pojawia nam się jakiś hologram. I teraz w tych goglach cały świat jest dla nas wirtualny i jest powiązany z grami. Jak widzicie, to jest wątek chyba Mario Brosa, tak? Musiał wyskoczyć rosiczkę. Był po drodze jakiś parkour, teraz będzie zbierał grzybka, dzięki któremu powinien zdobyć jedno życie, o ile się nie mylę. Uwaga, wskoczył na deskę i uwaga, a myślałem, że będzie przeskakiwał przez tą przeszkodę. Ale na szczęście udało mu się przeskoczyć kopię oponenta jakiegoś w głowę, to chyba był mob. Zebrał jakiegoś grzybka, omija kolejną rakietę, wow. I chyba przeszedł ten poziom, tak, dotyka teraz takiej... niewidzialnej kurtyny. Dobrze mówię, tak, przeszedł ją i odpala mu się drugi poziom. Tym razem będzie chyba inna gierka, ponieważ ma pistolet, to już nie jest Mario Bros. Tak jest, to jest Minecraft, w którym jest pistolet i musi strzelać do zombiaków. Bardzo ciekawa gierka, sam osobiście chętnie bym w nią zagrał. Dajcie znać w komentarzu, też byście chcieli zagrać w taką gierkę. I tutaj zdobywasz chyba za każdy strzał punkty. Musi być mega ostrożny, ponieważ zombiaki mogą się zrespić w każdym miejscu, tak mi się przynajmniej wydaje. Z pewnością za chwilę się... O właśnie! Za plecami mu się zrespił jeden zombiak, tak jest. Kolejny poziom ma zaliczony. Idzie dalej i ciekawe, co w tym momencie go czeka. Bierze rozpęd i... To jest jakiś epicki parkour, zobaczcie, co on robi! Ledwo udało mu się przeskoczyć. To było naprawdę fajne. Ja bym chętnie w coś takiego pograł. No i teraz chyba... Ohohohohoho, teraz czeka go walka z jakimś, dobra, oszukanym Stigiem z Top Geara. Tak to nazwijmy. O, Stig potrafi kamehameha i zna tajny cios kutaratę. No dobra, ale fajną sprężynkę zrobił. Był kameham, nie że sobie wymyśliłem. Pa, najlepszy bait, tam coś jest! I go w nos. Aha, strącił mu gogle, chyba po mojej bombie. Nie, no zakłada... O, gogle, on wciąż jest, no nie wierzę. Ej, to jest przekozackie, jestem mega ciekawy, jak to działa, że on sobie te gogle strącił. Czy on odczuwa też te... jak go pozdrowił. Czy on też odczuwa ból po prostu, o to mi chodziło. Okej, okay. Aha. Security guard każe mu palić gumę, stąd gościu. Ej, ściągaj te gogle i nie świruj, bo zachowujesz się jak ostatni gnój. Do widzenia. A ty, mój drogi przyjacielu, też nie bądź ostatnim gnojem, strzel łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych zwariowanych odcinków. Nie zapomnijcie wbić też do mnie na Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. Ostatnio dodałem nową foteczkę. Możecie napisać pozdrowienia, że oglądaliście odcinek, a ja wam przypnę serduszko. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.